Witam, prawda? Witam, prawda? Kontynuujemy naszą przygodę. Deschamps uratowane na wszystkie możliwe sposoby, ale jest coś innego, co się dzieje, jako że zbliża się Prima Aprilis. No, rozpoczął się obecnie festiwal błazna, takie święto radości w ESO, więc możemy chwilowo sobie zrobić przerwę od ratowania świata, tym bardziej, że idealnie skończyliśmy jeden region, to zanim zaczniemy drugi, możemy pokazać mniej więcej te proste aktywności z okazji tego święta. Tym bardziej, że jest właśnie raczej z takich lżejszych świąt, gdzie sobie troszeczkę mieszkańcy Tamriel żartują z przywódców przymierza, które walczą o kontrolę nad Tamriel. Taka chwila wytchnienia od ratowania świata i całej tej wojny z Molagbalem. Myślę, że można spoko. To możecie zauważyć nowego chowańca mam. Taki mały kotek. Na razie będzie piekło z nami. Okej, więc zróbmy to. Jak się mamy tym zająć? Co mamy zrobić? W sklepie pod przecinkiem masz zakładkę wydarzenia i masz tam starter. La 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 la. Wydarzenia. Aha. Niepozorny strój z dziwną pieczęcią. Kupiłem. I teraz w dzienniku powinieneś mieć zadanie świąteczne. To jest zakładka na samym dole praktycznie. Festiwal błazna. Dobra, mamy festiwal błazna. Musimy się udać teraz w trzy różne regiony i porozmawiać z błaznami, którzy tak jakby właśnie parodiują trzech przywódców. Mamy błazna właśnie króla Joruna, który jest przywódcą właśnie paktu Ebonheart, jest królowej Eirin z Dalmerskiego Dominion i króla Emeryka właśnie z Daggerfall. I każdy przesiaduje w jakimś mieście i każdy z nich daje nam po prostu questa. No to go, ja powiem w jedną, ty w drugą stronę. Okej. Możemy najpierw zacząć od tego błazna króla Joruna. On jest pod Ebonheart, to możemy tam się szybko przenieść kapliczką na kamienną kaskadę. Kamienna kaskada. I kapliczka braci Waśni, to będzie najbliżej. To jest mniej więcej tak po środku. Jakbyście się zastanawiali, to po raz chyba czwarty miałem w skrzynce tego uczonego osobowość, którą teraz właśnie mam od jakiegoś czasu. Więc no, na razie chyba muszę być uczony. Bo liczyłem, że coś innego będzie, ale skoro czwarty raz mi wypadł uczony, no to chyba powinienem... Jakie tłumy! No, jak się zaczyna event, to momentalnie się ludzi zbiera od zarąbania na tych eventach. Mamy tutaj zadania poboczne i to główne zadanie tutaj od tego błazna, który jest oblegany. Stoisz przed Jorunem, królem Skaldem. Nie musisz lękać się w obecności tego Norda. Tylko świniopasy i hodowcy drobiu mają powody, by obawiać się potężności Joruna. Dołącz do nas w upajeniu się tą ulotną chwilą. Co świętujemy? Uświęcone tradycją norskie zwyczaje, uderzanie, ucztowanie ułomności i umacnianie. Ubaw? Coś w tym stylu. Czasami Jorun ma problemy z ogarnięciem tych wszystkich mądrych słów, które zna. Gdy nadchodzi Dzień Błazna, każdy jest dzieckiem Skyrim. Czym jest Dzień Błazna? Tak jak chcesz, byle ktoś się śmiał. Jorun proponuje, abyś żartował, tańczył i śpiewał przed swoim królem, a może wolisz
toastować hucznie i chwalić się buńczucznie na mojej królewskiej uczcie. Nie jesteś zwykłym głuptasem, Jorun od razu poznaje pokrewną duszę. Musisz udeptać nowy grunt, zanim pewnie na nim staniesz. Wiem dokładnie, jak uczynić cię bohaterem dnia. Masz dla mnie zadanie? Dokładnie. Jorun czuje pustkę w sercu bez oblubienicy. Jaka radość jest w jedzeniu i piciu, jeśli nie ma przy sobie ukochanej, by wydłubała ci resztki z zębów. Ale Jorun nie może widywać się z jego przyszłą małżonką aż do dnia naszych zaślubin. Jak mogę pomóc? Oswobódź ją od jej opiekunów, abyśmy mogli razem obrastać w tłuszczyk. Zanieś jej dowód mojej miłości, mydlące, słodkie, brązowiutkie jabłka krabowe, a będzie wiedziała, że to ja cię przysyłam. Straże nie mogą wiedzieć, że ich król nakazał uprosiaczenie jego żony. Zachowaj ostrożność. Przyprowadzę twoją kochaną, wasza królewskość. Przerośnięte serce tego norda łopocze na myśl o zobaczeniu swojej przyszłej żony. Od razu zapytamy się na temat tego festiwalu Błazna raz, a porządnie to może, pewnie, zakładam, że na pewno będzie można się spytać o to samo każdego, ale zapytamy się raz, jaka jest prawdziwa historia powstania festiwalu Błazna? Czy inni napełnili twoją głowę jakimiś bujdami o tym świętym dniu? Zazdrość powoduje, że wielu rości sobie prawa do antytycznych historii, ale to pierwszy człowiek wpoił merom poczucie humoru, a może był tym, który śmiał się ostatni. Bez znaczenia, Zgramor zrobił wszystko pierwszy. Czy król Jorun wie, że go naśladujesz? Nie daj się zwieść księżycowatości tego norda i nie pomyśl, że Jorun musi być na wczasach w Elsewhere. Przed tobą stoi przerażający rozgniatacz merów i słów, które słyszałeś w piosenkach i cichych krzyków wystraszonych myszek. Jesteś Khajiitem. Choć mojej piersi ryczy serce tygrysa sęcze, ten nord nie może ogłosić się jedną z tych szlachetnych bestii. Jego nawyk leżenia na go na słońcu nie przemawia na korzyść Joruna, ale ten nord zapewnia cię, że jest niestety człowiekiem. Dlaczego jabłka krabowe? Niewielu lubi jabłka krabowe, ale ten nord wie, że to ulubione słodkości mojego słodziaka. Jej opiekunowie nie pozwalają jej obżerać się nimi do woli, więc Jorun przysiągł, że będzie mogła jeść tyle, ile zechce, gdy się pobierzemy. Żegnaj. Dziwnie gada, nie? No właśnie to ma być takie właśnie przesadzone, bo on jest takim błaznem, on ma właśnie parodiować takie typowe cechy Norda. Prześmiewcze w ten sposób, że o, będziemy się obżerać, opijać. I cała ta właśnie królowa jego to będzie dopiero zabawa. Czekaj, przyjąłem porządek. No to pamiętam, co przyprowadzić z tego Ebonheart. Możemy wziąć też te zadania jeszcze poboczne od tej postaci. No tutaj jest zadanie poboczne. No, są oznaczone tymi niebieskimi strzałkami, to są dzienne zadania akurat z tego eventu. Bo mamy właśnie te trzy główne zadania od tych błaznów. No i trzy takie poboczne od postaci tutaj. Jest jedna Argonianka, jeden Breton i jest jeszcze taki list przylepiony do tutejszej lampy. Zaraz sprawdzimy. Oczywiście pierwsze pudełeczko świąteczne już dostaliśmy. Ty to wyglądasz na kogoś, kto wie, o co tak naprawdę chodzi w festiwalu Błazna. Potrafię rozpoznać żartownicia po samym sposobie chodzenia. A ciebie, mój przyjacielu, dostrzegłem z bardzo daleka. Co powiesz? Masz ochotę trochę napsocić? W jaki sposób? Psikusami oczywiście. Nie ma lepszego sposobu na świętowanie niż zrobienie innym paru niewinnych żarcików. Uważam się za mistrzynię, ale ja jestem tylko jedna, a ludzi, którzy potrzebują się pośmiać, jest wielu. Myślę, że masz w sobie to, czego trzeba. Zainteresowany? Jasne, pomogę ci wyciąć parę psikusów. Jak już wszystko poustawiasz, upewnij się tylko, czy stoisz wystarczająco daleko. Przysięgam, że przygotowałem zestaw śmierdzący tak bardzo, że wygrałby z pierdnięciem giganta. Skurnd nie pozbędzie się smrodu przez parę tygodni. Założę się, że usłyszę jego krzyki aż stąd. Kto jest celem?
Skurnd jest utalentowanym tancerzem ze świetnym poczuciem humoru. Ustawiłam to moje nowe ustrojstwo tak, żeby po uruchomieniu wypuściło paskudny smród. Kiedy Skurnd będzie tańczył, znajdzie jego siedzenie i podłóż pod nie zestaw żartownisza. Będzie potwornie śmierdziało, mam nadzieję, że ktoś zemdleje. Gdzie jest Skurnd? Skurnd uwielbia barda z Mistral. Praktycznie zawsze tańczy przed tłumem, męczy się, a potem siada, by nażłopać się miodu pitnego przed ponownym pójściem na parkiet. Nie będziesz miał problemu z podłożeniem zestawu pod siedzenie, kiedy będzie tańczył. Prościzna. Wezmę zestaw i znajdę Skurnda. Okej, okay, brzmi dobrze. To od razu bierzemy następny. Na wozie. Od razu weźmiemy zestaw. Pozbieramy na pewno. Ktoś mnie ostrzał, kurwa. Albo tutaj biegają gracze i rzucają tymi kulkami błotnymi, co było na zabawie świątecznej. Wybierzemy od razu wszystkie najpierw zadania i potem po kolei będziemy wykonywać, nie? Tak, bo one będą nas posyłać też po innych regionach świata z podstawki. Ach, jesteś tutaj, aby cieszyć się rozrywką zapewnioną przez tego króla Emeryka? Tak między nami chciałbym móc powiedzieć, że ich bełkot jest lepszy po spożyciu dużej ilości środków odurzających, ale jak na razie tak się nie stało. Może pomożesz mi wprowadzić jakiś nowy talent, co? Jaki nowy talent? Cóż, żarty o świniach i wyzuszającym wietrze nie liczą się jako rozrywka. Nie na cały festiwal. Potrzebujemy muzyki, tańca, czegoś hałaśliwego. O, mam na myśli idealnych minstreli. Jeśli zajmiesz się rekrutacją, ja przygotuję scenę. Dlaczego sam nie pójdziesz poszukać tych minstreli? Niestety moje talenty bardziej nadają się do wykorzystania tutaj. Ci minstrele są jednak warci twojego wysiłku. Ich muzyka jest nie z tego świata, a ja zawsze płacę tym, którzy pomagają mi uczynić Tamriel bardziej dekadenckim. No więc, pomożesz mi uświetnić ten ponury festiwal? W porządku, zgromadzę minstreli. Weź to, to lista ekskluzywnych roczników wraz ze wskazówkami, gdzie je zostawiłem i jeszcze runa przymusu. Zdobądź wino, a potem przywołaj i zagoń tutaj tych ognistych muzyków. Idź, przynieś nam muzykę. Po co nam te konkretne roczniki? Wiesz co, wydajesz się godnym zaufania przyjacielem. Tajemnicą jest, że moi mistrzele pochodzą z miejsc bardziej egzotycznych niż jakiekolwiek inne na Nirn. Nie możesz zaskarbić sobie tych niezwykłych artystów niczym innym, jak tylko najwykwintniejszymi smakołykami i wybornym winem. Nie są z Nirn? Co to za muzycy? To Dedry. Przywoływanie Dedry jest niebezpieczne, ale te Dedry zawsze zachowują się grzecznie, gdy zostaną udobruchane swoim ulubionym napojem. Widziały, co się stanie, jeśli nie będą grzeczne. Poza tym, i to jest ważne, nasza odmłodzona uroczystość będzie warta ryzyka. Zaufaj mi. Dlaczego nie możemy zaangażować zwykłych minstreli? Zwykli minstrele? To jest festiwal błazna. Nie możemy wychwalać wielkiego, serowego księcia przy pomocy głupca, który co drugi dzień gra w tawernie. Potrzebujemy czegoś spektakularnego. Powiedziałbym nawet, że ten tłum na to zasługuje, nie sądzisz? Po co mi runa przymusu? Runa to środek ostrożności, nic więcej. Ci minstrele to uduchowiona banda. Niewykluczone, że rzucą ci wyzwanie. Wolę mieć swoich przyjaciół w jednym kawałku, zwłaszcza gdy pomagają mi w tak szlachetnym zadaniu. Minstrele zaatakują, czy na pewno są bezpieczni i można ich sprowadzić na festiwal błazna? Bezpieczni? Ta uroczystość wkrótce zabije swoich uczestników miernotą. Zaufaj mi, przyjaciele. Ci minstrele nie zaatakują, gdy runa przymusu będzie na nich oddziaływać. A te konkretne roczniki, które wymieniłem, uspokoją ich. Dlaczego zadajesz sobie tyle trudu? Przybyłem tu spodziewając się wesołej zabawy. Wyobraź sobie moje rozczarowanie, kiedy jedyną rzeczą w ofercie jest to. Słuchanie ciągle tych samych dowcipów i oglądanie ludzi tańczących bez muzyki jest smutne. Jako ekspert od rozrywki nie mogę tego tak zostawić. Przypuszczam, że jest to trochę uciążliwe. Wiedziałem, że jesteś pokrewną duszą. Posłuchaj, słyszysz to? Tak brzmią goście błędnie myślący, że dobrze się bawią. Zwerbuj naszych artystów o melodyjnych głosach. Pokażmy tym pijakom, co się stało, co nie zostało im dane. Proszę się napić. No to przedstawienie to będzie naprawdę coś. Już się domyślam. Tutaj mamy jeszcze to ostatnie zadańko. Wróg najbardziej świński. Słuchaj to. Ktokolwiek przyjmie tę zaszczytną inwitację, jest serdecznie zapraszany na igrzyska na arenie Śmierciomłota w Królestwie Burzowej Przystani. Na próbę sprawności, prestiżu i świńskiego boksu.
Oddaj to zaproszenie osobie imieniem Rosette Łachudra, aby oficjalnie móc stoczyć walkę z Królem Dzikiem. Albo po prostu podejść do sprawy prostacko i wbij się na imprezę. To z pewnością będzie zabawne. Na mocy dekretu bozyńskiego Króla Ameryka i jego pięknej królowej niech rozpoczną się igrzyska. No i to będzie po prostu bosik. W jednym konkretnym miejscu to będzie taka arenka ze specjalnym bossem świątecznym. Świąteczny boss, wpierdoli ci! Znając życie, to będzie tam masę graczy i czat zaspomowany, kto chce do drużyny. No, to które zadanie robimy pierwsze? Jak tu już jesteśmy, to możemy zrobić tą księżniczkę, ta króla. Tutaj niedaleko jest za to szlachetny gość. Później będziemy mogli pójść tam bardziej na wschód, tam jest grota, który jest pierwsze to wino, tym egzotycznym minstrelem, ale najpierw możemy zrobić to główne zadanie z tą księżniczką. To zobaczysz mniej więcej jak ta królewna tego wspaniałego kandzickiego króla Nordu wygląda. Kadżicki król Nordów. Oczywiście błazny pozostałych dwóch przywódców też są ciekawe. Uwielbiam takie eventy właśnie w tych grach. Dobra. O kurwa. Bo to jest liczone jako kradzież, to najlepiej na skradaniu się schować tutaj. Przejebane. Nagrodę za głowę dostałem. No bo ktoś, jakiś inny NPC cię zauważył, jak zabierałeś te jabłka, bo one są akurat tak chamsko ustawione jako kradzież, więc najlepiej się po prostu tutaj na skradanie schować. Za tym wziąłeś te jabłka, to wtedy nikt cię nie zauważy, to tak mogę powiedzieć, na zapas dla innych graczy, jeśli będą chcieli kiedyś w przyszłości robić ten event. O Boże, pierwszy raz złamałem prawo. Co teraz? Zabijmy. Możesz dać się złapać strażnikom i oni się wtedy zatrzymają i możesz spłacić szybko tą swoją nagrodę, raczej 98 to niedużo. Mam 25 tysięcy. Tylko jabłko, fucking goddammit. Utnijcie mi rękę jeszcze. Wybacz, że ona jest teraz oznaczona jako questowa, więc tego jabłka ci tak i tak nie powinni zabrać. No ale dobra, to idziemy. Jadę, jeżeli po drodze jak ktoś mnie zaczepi, to tam zapłacę. Też chyba możesz mieć jeszcze ten dekret ułaskawienia. Za poziom chyba był jakiś parę tych dekretów ułaskawienia. Zawsze możesz się wyłgać tym dekretem, to wtedy nie musisz płacić tej nagrody, ale nie za mam. Jakoś tam prostą kradzież to nie powinna to być jakaś duża nagroda. Te dekrety są w użytkowych i one są w różnościach, takich kwadracikach na samym końcu. Nie ma. Czy nie masz tych dekretów ułaskawienia, bo ja mam 3. Daj jeden. Nie, ty sobie został, bo ty ciebie częściej łapią. Ja po prostu nie zauważyłem, że ktoś stoi się gapi. Dobra, podejdą, to zapłacę, no. To jest tylko 98 zeta. Mam w chuj więcej. Tu na przykład są wartownicy i mają wyjebane. Oni nie są oznaczeni jako typowy strażnik miejski. Masz strażnicy miejscy. O, tutaj masz na przykład straż Ebonheart z takim. O, właśnie. Masz tu 98. I od razu masz z głowy tą nagrodę. No. Bo możesz zawsze próbować uciec, ale wtedy nagroda ci wzrasta. Nie no, jednak stówka to nie jest jakoś mega dużo, chociaż to są najdroższe jabłka, jakie chyba kiedykolwiek kupiłem w sumie. Teraz szukamy wybranki Joruna. Ona jest tutaj na tych moczarach Argonian. Tak, on jest Kadżitem, który myśli, że jest Nordem, a ona będzie Argonianką pewnie, nie? Zgaduję. No nie będę ci zdradzać, kim jest
ta królewna, bo to trzeba za pierwszym razem to trzeba samemu przeżyć. Najlepiej, najlepiej. No już się zbliżamy. O. Oto księżniczka. Nawet ma koronę. Trzeba ją nakarmić i pomóż szybko uciec. Księżniczce uciec. Musisz ją nakarmić i szybko z nią uciekać. Żeby ten rzeźnik nas nie dorwał. Ale zabawa. Porwali świnie. Ogólnie za robienie tego eventu jest możliwość pozbierania kawałków tej księżniczki. Wtedy jak się uzbiera wszystkie jej fragmenty, to można ją dostać jako niewalczącego chowańca na stałe. Okej. Ale żeby zbierać jej fragmenty, najpierw ktoś musi ją pociąć, nie? Na kawałki. Ci wszyscy tutaj świętujący, dopingujący na to, że uciekamy z nią. Quest bardzo prosty, ale zabawny, że Kandid udaje Norda, a księżniczką jest dosłownie prosie. Uwielbiam te tłumy tutaj. A ktoś choinkę tu postawił. Przyprowadziłeś przyszłą żonę Joruna, a może oczy tego Norda go mylą? Nord jest bardzo oszołomiony. Przedstawiam ci twoją księżniczkę, wasza królewskość. Jest przesłodka, nieprawdaż? Mógłbym ją schrupać w całości, znacznie lepiej. Twoje bohaterstwo wstrząsnęło moim duchem. Muszę rozkoszować się tymi wyśmienitymi chwilami. Rzadko się zdarzają. Teraz, gdy wyczerpaliśmy tu już cały warklak możliwości na zdobycie chwały, myślę, aby przenieść naszą zabawę gdzie indziej. Czy podążysz razem z naszym siedliskiem świrsów ścieżką śmiechu? Dokąd idziecie? Do zaświatów, dla wspaniałych władców, Snopgardu. Nie, czekaj, to nie tak. Od strażnicy Vulkel, królowa Eiren pragnęła pokazać nam prawdziwą radość. Do strażnicy Vulkel. W takim razie spotkajmy się w strażnicy Vulkel. Na dziś wystarczy świńskich występków, zasłużyłeś na pochlebstwa, więc pij za swoje męstwa i daj mi oraz mojej żonie trochę czasu na stronie. Nie zamierzasz na serio poślubić tej świni, prawda? To prawda, że jej boczkowatość może równać się z Jorunem, ale jedynym problemem jest to, że jego przyszła żona za bardzo chrapie. Jest ciepłem w zimnym noce wschodniej marchi i nigdy nie narzeka na okruszki w łóżku. To żona z pogranicza ideału. No shit. Komentarze są doskonałe moim zdaniem. Jeszcze na dodatek właśnie Skrybowie bardzo umiejętnie przetłumaczyli te wszystkie zdania, że tak. Idealnie to pasuje pod takiego Norda parodię. To które teraz? Możemy iść po jednego z tych minstreli, który jest tutaj w grocie. Zgranie zespołu. Bo tutaj tak jakby już zakończyliśmy tą aktywność z tym Khajiitem i on specjalnie nas posyła teraz właśnie do kolejnego błazna w kolejnym miejscu. I tak odwiedzimy wszystkich trzech.
ogólnie chyba w zeszłym roku na tym evencie zdobyłem dość ciekawych skin na hełm w postaci wiadra. Że nasz hełm potem wygląda dosłownie jakbyśmy nosili wiadro na głowie. A tak, stary dobry trik. A dwuręczny miecz można przerobić na miotłę do zamiatania. O, mamy wino. I teraz tu mam ten krąg przywołania, bo trzeba zwabić. Kim mamy pierwszego minstrela? Okej. Tak wygląda rekrutacja. No i to jest wszystko w tym miejscu. Możemy się udać albo właśnie teraz podłożyć ten żart, albo do kolejnego miejsca, gdzie jest kolejny minstrel, albo udać się do błazna Irene. A gdzie on? Daleko jest ten kolejny minstrel? Nie, chyba. Zobaczę. Tego, co widzę, jest na Glenumbrze. Od razu robimy, wiesz, zadanie myślę, że my możemy zrobić od razu całe, nie? Wiesz co chodzi? Kawał znajduje się w mojej stronie. O, on się znajduje na grzędzie, okej. Okay. W sumie możemy skoczyć, może podłożyć ten żart. Ty znowu jakaś nagroda na moją głowę jest 16 zeta. Znowu? 16 zeta. Nie wiem co zrobiłem. Możemy skoczyć do tego teleportu. O, już przeszło. Może za to wino. Ale za wino mi na przykład nie wskoczyło, mimo że nie kradłem go. Akurat to wino nie było oznaczone jak kradzież. Dobra, to możemy skoczyć w sumie na tą grzędę. To jak weźmiesz, masz tą mapę Tamriel, aha, to na samym dole masz taką małą wysepkę. Aha. Dom radosnych księżyców. I tam jeszcze obok tego domu masz jeszcze kapliczkę do teleportu. Jestem. Ogólnie ta wyspa tutaj to jest miejsce startowe innego przymierza. Z tego co kojarzę, to tutaj startuje przymierze Ebonheart. Nie Ebonheart, Boże, Aldmerskie Dominium tutaj zaczyna. I nasz cel jest w miasteczku na północ od nas. Trzeba zrobić mu kawał. Okej, nowy region. Ogólnie ten NPC-t od kawału jest losowany, bo jest kilka tych NPC-tów. Jest na przykład jeden typiarz na Auridonie, gdzie możemy podłożyć mu bombę wybuchową, że ona wybuchnie i upaśka go w błocie. Nie ma tak błoto, nie? Temu podłożam bombę śmierdzącą, więc tych misji nie jest dużo, ale mogą się losować, więc raz możemy lecieć na przykład parę razy pod rząd do jednego typka, a nagle kolejnego dnia odruchowo na przykład pobiegniemy tutaj, a quest na przykład poprowadzi nas troszeczkę indziej, bo przelosuje nam inne zadanie. Dobry klimat. No, przy okazji sobie tutaj odblokujemy teleport. Może na przyszłość będziemy mieć bliżej.
Ale fajny klimat tu jest. No bo tutaj jest akurat ta wyspa, z tego co kojarzę, ona podchodzi pod Elsewyr. Więc są tutaj właśnie w klimacie Kanjitów te budynki. Fajne. Czy uda nam się zebrać zespół i zrobić odpowiednie psikusy? Dowiemy się w następnym odcinku. Na razie. Na razie.